wam się emocji do samego końca? Może takiego spotkania, jakiego miejsce w tamtym roku w maju, kiedy meczem z Kronkiel, Kielce zapewniliśmy sobie awans do Ekstraklasy? Podobne odczucia towarzyszą kibicom przed tym meczem i porównując to z tym pojedynkiem, o którym mówisz. Wtedy wygraliśmy łatwo 4-0 i przygotowaliśmy awans do Ekstraklasy. Myślisz, że teraz będzie podobnie, że wygramy przekonywująco i efektownie? To wystarczy spokojny 2-0, bramka w pierwszej połowie, bramka w drugiej i do domu, albo gdzie indziej. To jeszcze tak na koniec, jak spodziewasz się, na którym miejscu Zagłębie skończy rozgrywkę? Chciałbym na 6. Myślisz, że Zagłębie jest w stanie wygrać z Lechem w Poznaniu? Jest. Na czym opierasz swój wyjątkowy optymizm? Zagłębie nieraz w tym sezonie nas miło zaskoczyło. Takiego samego zakończenia spodziewam się w sobotę. Jutro Zagłębie robi na dialogu rano grę z Koroną Kielce. Jakiego meczu się spodziewasz? Spodziewam się zaciętego spotkania. Myślę, że będzie remis. Zagłębie już zapewniło sobie utrzymanie w ostatnim meczu, wygrywając z Odrą Wodzisław. Korona jeszcze gra o utrzymanie. No myślę, że jeden punkt jej wystarczy. No, liczę na zwycięstwo Zagłębia Lubin, aczkolwiek no, wydaje mi się właśnie, że w tym spotkaniu obydwie drużyny podzielą się punktami. Czyli spodziewasz się takiego przyjacielskiego remisu, tak? Tak jest, dokładnie. W ostatnich kolejkach, jak można było zauważyć, akurat drużyny nie robią sobie krzywdy, no i tak mi się wydaje, że w tym meczu będzie podobnie. A ty lubisz czasem pograć w piłkę? No jasne, że tak. A z czego to wynika, że kobieta rzadko to jest spotykana? Lubi sobie pokopać? No rzadko, ale piłka nożna to jest coś takiego, że każdy chyba to lubi, prawda? No nie każdy. No nie każdy, no to bardzo źle. Powiedz mi, interesuje się trochę tą lokalną piłką? Trochę tak. W wydaniu piłkarza Zagłębia Lubin? No jasne. Jak z twoją wiedzą na ten temat? Z wiedzą średnio, bo mało chodzę na mecze, ale za Zagłębiem jak najbardziej, no jak żeby na to, prawda? A jaki był wynik sobotniego meczu z Zagłębia? 2-1. Kto strzelił? To już ciężko. Kto? Micański. Tak, Micański strzelił. No widzisz, bardzo ładnie. Jutro jest mecz o godzinie 19 na Dialog Arena Zagłębia Lubin gra z Koroną. Jakiego spotkania się spodziewasz? No myślę, że Zagłębie rozgromi Koronę, prawda? A na czym opierasz swój bardzo duży optymizm? No, bardzo duży optymizm. Koledzy tutaj przed chwilą powiedzieli, że Korona się nigdy nie wygra z Zagłębiem. Ile dobrze wiedzą. Prawda. No i myślę, że teraz też nie wygra, czy to nie jest...